Wydanie monografii o półtysięcznej wsi Ciche, położonej w powiecie brodnickim na Pojezierzu Brodnickim, stało się prawdziwym świętem dla jej mieszkańców. Na promocję książki, której autorem jest nauczyciel, historyk, przewodniczący Rady Gminy Zbiczno Radosław Stawski, przybyły tłumy cichowian, wypełniając wiejską świetlicę po brzegi. Co wyróżnia tę wieś? Ta wieś jest wyspą. Tak można orzec w rozumieniu mieszkańców, którzy tutaj podróżują i docierają, właśnie z której strony by się nie wjeżdżało, to wjeżdża się przez jakiś mostek, przez jakąś, mija się jakąś rzeczkę. To jest jedna z największych wsi pod względem areału na terenie gminy Zbiczno, no ale właśnie to, że jest oddzielona tymi ciekami wodnymi, pewnie gwarantowało na przestrzeni dziejów mieszkańcom przede wszystkim bezpieczeństwo. W książce są najstarsze informacje na temat dziejów wsi Ciche oraz okolicznych wsi i przysiłków. Z wyjaśnieniem etymologicznym. Książka podzielona jest na kilka części. Część historyczna, a następnie część dotycząca mieszkańców, część jezior i tutaj amatorzy wędkowania pewnie znajdą dużo informacji na temat toni niewodowych. Taka dosyć rzadka rzecz, ale emblematyczna dla Cichego. Oraz ostatnia część na ludowo. Porzekadła, ciekawostki, anegdoty. Jestem wdzięczny, że spotkałem takiego człowieka jak Radek. Wydania książki podjął się przedsiębiorca, również radny Rady Gminy Zbiczno, Mariusz Jakubowski. Kiedy podjąłem decyzję, że wydam tę książkę, to oczywiście spontaniczna decyzja. Jesteśmy razem samorządowcami w tej gminie. Radek też jest zakochany w tej wsi. Jest tutaj wiele ludzi takich nowych, co się zakochało w tej wsi. Także naprawdę ta wieś zasługuje na książkę. Układem treści i korektą książki zajęła się Ewa Rzepka i Elżbieta Zielaskowska. Ogólne wrażenie, wiadomo, pierwsza rzecz, zaskoczenie, bo wieś Ciche no, wydaje się wsią małą, a informacji ogrom, informacji historycznych zgromadzonych przez mojego kolegę historyka Radka Stawskiego. I oczywiście też informacje dla mnie mega ciekawe. No ja jako historyk się bardzo dużo dowiedziałam, łącznie z, że szafa Cichego jest w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, czy o ukryciu monstrancji w Trumience i dzięki temu ona przetrwała wojnę, bo zapewne by padła łupem Niemców. No, a jeszcze ta sprawa szpiegowska z nauczycielem Lenznerem, no ciekawostka, ale i do zbadania dla historyków, te nasze tak zwane pogranicze, które wynikało z innego położenia granicznego. Promocji książki towarzyszyły występy miejscowych artystów, nie zabrakło także kawy i swojskich wypieków. Cała masa ludzi przyjechała z różnych innych miejsc. Ja jestem ogromnie dumna z tego, że znalazły się tutaj osoby, które postanowiły doprowadzić do tego dzisiejszego święta, bo są to oczywiście autor, jego przyjaciel, wydawca Radosław Stawski, Mariusz Jakubowski. To są nasi samorządowcy, bardzo mocno zaangażowani w życie gminy naszej, gminy Zbiczno, no i właśnie Cichego. I ogromną dumą napawa mnie również to, że potrafili zmotywować społeczność lokalną do tego, co się tutaj dzieje. Przecież tutaj pracowała cała masa ludzi. Tutaj jest kilkanaście ciast, tu są jakieś deserki. To wszystko jest robione społecznie, z czystej sympatii i z czystej radości z powodu tego ogromnego, ważnego wydarzenia dla Cichego. Książka od razu wzbudziła wielkie zainteresowanie mieszkańców wsi, którzy chcieli zapoznać się z historią miejscowości i zamieszkałych tu rodzin oraz ze wspomnianymi już przez autora książki anegdotami. Anegdot jest bardzo dużo, ja bym nie chciał zdradzać wszystkiego, bo wtedy książka byłaby bezwartościowa. Ale mamy takie tutaj powiedzenia, no właśnie, w Głóźnie bywa różnie, o tym wszyscy wiedzą, kwadratowo i podróżnie. W Brodnicy jest bez różnicy, w Zbicznie jest ślicznie, w Sumowie, w Pokrzydowie zależy kto co powie, a Ciche nie liche.